do łososia w sosie śmietankowym potrzebujemy kawałki łososia, śmietanę 18%, koperek, sok z cytryny, łyżka masła oraz sól. Naczynie żaroodporne smarujemy masłem. Wkładamy łososia. Posypujemy go solą. Polewamy sokiem z cytryny. Zostawiamy na 15 minut. Po 15 minutach posypujemy koperkiem. I zalewamy śmietanką. Przykrywamy folią i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 40 minut. Łosoś w sosie śmietankowym jest gotowy.